Witam. W kolejnej jeździe w symulatorze maszyna. Dzisiaj trasa, nawet nie wiem, zaraz zobaczymy na rozkład jazdy, z Lublińca do Częstochowy Osobowej. Czy dojedziemy do tej Częstochowy Osobowej? Nie wiem, bo tu jest 6:44, 7:30 czy 45 minut. No powinno się udać te 45 minut, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy nas ktoś odciągnie od czegoś. Coś nam tutaj szumi, ale to aha, to lokomotywa, skład z tyłu. Dobrze, musimy sobie uruchomić jednostkę, bo jest na zimno, choć niby już przyjechała skądś tam w rozkładzie jazdy. Czyli na J sobie, aha, na D damy nawrotnik do przodu. Na J baterii akumulatorów zbijamy spacją. Teraz na O dźwigamy patyk, idziemy zobaczyć, czy nam się tam podniósł ten patyk z tyłu. No, klapnął do sieci. Możemy sobie teraz wyłącznik szybki, przetwornicę na X, wyłącznik szybki na literze M, no i sprężarkę na literze C. Jeszcze oświetlimy się manewrowo z przodu na literce I. Na razie manewrowo, bo nie jedziemy. Jak będziemy jechać, to sobie to oświetlenie zmienimy. I musimy jeszcze drzwi otworzyć z tej strony, żeby mogli wsiąść. Godzinę mamy 44, czyli już mamy odjazd. Jeszcze tam kierownik papierami niech się zajmie. Ja też sobie muszę te papiery powypisywać, raport z jazdy. Nie wiem, czy tu ktoś mówi odjazd, czy nie, czy cokolwiek, bo to jest tak, że pojedziemy znowu na pałę, to znaczy nie mam karty znajomości szlaku, żeby było jasne. Ja w ten scenariusz to już w ogóle chyba w ubiegłym roku jechałem, jeżeli w ogóle w ubiegłym roku, a nie tam. A nie tam kiedyś jeszcze wcześniej, także no w ogóle nie wiem, co tutaj będzie, więc teoretycznie powinienem jechać z prędkością bez tej karty znajomości szlaku do 40 na godzinę. No z racji tego, że jest to symulator i tutaj wjedziemy wirtualnych ludzi. Aha, jeszcze oświetlenie z tyłu, ja tu z wami gadam. A tu musimy iść do tyłu. Etki już siedzą, etki laski, a my musimy tu iść do tyłu. Nawet do tych ludzi trochę jedzie, 6:44, aha, bo do Częstochowy, no to tak, to do dużego miasta to ich trochę jedzie. Tu się już robi, widzę, coraz tłoczniej. To już w ogóle się nie da chodzić po tym przedziale. No, tu za chwilę się zaklinujemy i nie dojdziemy w ogóle do tej, do tego tylnego przedziału. Ach, udało się. No to jeszcze musimy wyjść teraz na zewnątrz i te oświetlenie załączyć. Oświetlenie z tyłu Shift E. No i mamy załączone. I teraz z powrotem musimy przez tą jednostkę pełną z tymi ludźmi przejść. No i tak to czasem na tych stacjach bywa, że przez tę pełną jednostkę ten kierownik kiedyś się musiał przeciskać. To znaczy jak była taka pełna, to maszynista, czy mechanik, czy tam kierownik, to na zewnątrz się szło składu. No tu akurat nie ma takiej opcji, żeby przejść po zewnątrz, bo jakby mnie nie przerzuci do tej kabiny, jakbym sobie tak z zewnątrz szedł. No ale tu już jest luźniej. To powiedzmy, że szybciej nam się udało wejść do kabiny. Dobra, weszliśmy. To jeszcze oświetlenie zrobimy wskaźników tachografu. Nikt nic nie mówił o tym odjeździe, a już mamy po odjeździe 47. No dobrze, to zamykamy, jedziemy. Aha, jeszcze hamulce.
Ja tu chciałem jechać, jeszcze hamulce niezwolnione. No i sobie jeszcze oświetlimy czoło pociągu do jazdy pociągowej. No i możemy ruszać. Nie zasłoniłem zasłony, a mi tu słońce znowu zaczyna świecić. Prawie w twarz, że tak powiem. Z racji tego, że nie za bardzo znam tutaj trasę, to my na zewnątrz składu za dużo razy nie będziemy pewnie wychodzić. No to co już mówiłem, ten kosmiczny dźwięk to jakby nie jest moja przypadłość. Na jakimś filmiku kogoś innego też już to widziałem. Się musimy podnieść i wyprostować, żeby widzieć zarówno manometry, jak i haslera, który rejestruje nam prędkość. Nie wiem, czy kogoś przytrzymaliśmy tu pod Gwiazdowym. Na to wygląda. Wypadałoby gdzieś hamowanie kontrolne zrobić. Jest jakiś krótki odcinek, bo tu się już coś na zielono świeci, jakaś tarcza. Tarcza albo SBL-ka. A, semafor powtarzający już, no to sobie kontrolne trzeba wykonać. Tu się nagle okaże, że jeszcze wpadniemy na rozjazdy. Tu jakaś Częstochowa Wschodnia, a to chyba z Warszawy wzięli to nagranie. O Lublińcu też nie słyszałem, żeby był jakiś wschodni, zachodni Lubliniec. Ja wiem, miał być odcinek z edytora. Natomiast o ile chodzi o taką jazdę, jak teraz sobie odpaliłem tutaj ten symulator, to można siąść, odpalić, po prostu jechać. Natomiast do edytora to muszę się już przygotować. A przez poprzedni tydzień nie siedziałem w ogóle w tym edytorze. Znaczy raz go tam odpaliłem, kiedyś coś chciałem zrobić, ale w zasadzie po krótkiej chwili mnie odciągnięto. Nie będziemy się tu rozpędzać, bo tam była 80. Gdzieś jeszcze nam zostało trochę. To odciągnięto mnie od tego edytora w zasadzie po krótkiej chwili, a potem mi się już nie udało jakby z nadmiaru spraw do załatwiania zaległości, jakie wcześniej występowały, żeby siąść do tego edytora i po prostu przygotować. Bo tu, tak jak mówiłem, tutaj się po prostu siada i jedzie i można sobie jechać tą jednostką. Natomiast przy edytorze to ja już
mniej więcej spisać na kartkę, co bym wam chciał pokazać w tym edytorze. Tą listę jakby na filmiku zrealizować. Ten jest fajny dźwięk, to tego będziemy używać, bo ten drugi... Ale ten drugi nie. No, ten jest taki pod EN57 akurat. Sobie tego będziemy używać w czasie jazdy. No i z tym edytorem będę musiał trochę poczekać. Nie wiem, czy w tym tygodniu się uda, bo dzisiaj też ten odcinek tak na szybko... Także z tym edytorem w tym tygodniu uda mi się ruszyć, też nie wiem. Dlatego, że no, muszę się przygotować do niego, a ponieważ nie siedzę w tym długo, to też musiałbym sobie przypomnieć po prostu to, co tam robiłem w tym edytorze, żeby później na filmiku nie było jakichś jaj, że ja się nagle tam pogubię i z tego, co miałem pokazać, co jak zrobić, wyjdzie nagle, że sam nie wiem, co jak zrobić. No, pewnie się tak może zdarzyć w którymś momencie, że nie wybrnę z sytuacji. Jakoś tu gdzieś 50 była. A, tu jest. No, ale to akurat mamy taką prędkość. Teraz muszę wypatrywać peronów, bo widzę jakaś stacja, a nie wiem, gdzie te perony tutaj są. W sumie dobrze, że ta 50 jest na wjeździe, to przynajmniej łatwiej mi te perony będzie wypatrzeć przy tej prędkości. Może mi się uda na przyszły weekend przygotować coś w tym edytorze, żeby pokazać, bo z tego, co widzę na internecie, na YouTubie, już mówiłem wam wcześniej, że jakoś nie znajduję takich filmików, gdzie byłoby pokazane, jak co robić i jeszcze, żeby ktoś to tłumaczył słownie, co robi, bo często w tych poradnikach, powiedzmy, że pseudoporadnikach, jest w większości tak, że one są nieme. Tak jak w tych lokomotywach, co mówiłem kiedyś, że ktoś siada po prostu i potem widzimy jakieś pstryczki, które po prostu się przełączają, nie wiemy, co robi, to podobnie jest w tych ala poradnikach z edytora, że po prostu też ktoś tam tą myszką na ekranie jeździ, coś naciska, coś robi, nie wiadomo co. Trzeba by to oglądać w zwolnionym tempie, w stopklatce i na drugim ekranie samemu robić ewentualnie coś tam, a często jest tak, że ktoś to po prostu robi z rozpędu szybko. Chyba nikt nic nie mówi, chyba nie ma kierownika pociągu, chociaż powinien być. Bo nie słyszę, żeby tutaj ktoś mówił. Proszę Wła. Będziesz miała wiadomo, za ile pojedziemy? No tak za pół godziny. Pośpieszny będzie. My musimy osobówką wyjechać. No dobra, ale nie pójdzie pani z żoną ani za pół godziny. No mam nadzieję, że nic nie będzie poważniejszego. No nie, no bo ja pracuję do trzeciej, jak to, to żebym wiedział po prostu, bo jak to dopiero zmiany. Do... Nie będzie miał ludzi, najwyżej zamkniemy tutaj. No na razie do pół godziny, no, tak powiedział. What? Do trzeciej, hopie, to jest siódma dopiero czasu, a czasu. Cała ten... Całe 8 godzin. No tak, robię
dla pana wiesz. Tak. Podany nawet, już podany. Ale co do, taką historię wam opowiem z życia oczywiście, co do tych pociągów, to co ten mechanik tutaj mówił na radiu, że za ile jedzie, bo jak nie to zamyka skład i kończy, bo godziny mu wychodzą. No to kiedyś przy stacji, na której siedziałem, przejeżdżał skład towarowy i mechanik mówił, że mu wychodzą godziny i żeby szykowali podmianę. Dyspozytor nie miał podmiany, no i tak go przepychano o jedną stację do przodu. Ja go wypchnąłem, bo u mnie jeszcze nie stękał, że chce zamykać, aczkolwiek mówił na radiu, że mu wychodzą godziny, no to przekazałem dalej po linii, że skończą mu się godziny i się tam dowiedzą po prostu, co z nim chcą robić. Pojechał na tą następną stację. Tam oczywiście miała być podmiana, nie było, bo to stacja, na której zmiany drużyn trakcyjnych następowały. Nie było podmiany, ale dyspozytor powiedział, że gdzieś tam w trasie dalej na tych następnych stacjach mu tam dowiezie tą zmianę. No i jechał dalej, ja tak na tym radiu się przysłuchiwałem, u kogo stanie i gdzie stanie i komu zawali stację tym swoim składem, bo to towarowy, puste węglarki, pełny skład, 600 metrów. No i pojechał na jeszcze jedną stację, bo to akurat na tym samym kanale radiowym wszystko było. I na raz, dwa, trzy, na czwartej, bo jeszcze przejechał trzecią i na czwartej. No my tu przehamujemy, bo to jakieś rozjazdy, a tu bez tej karty znajomości szlaku, to o, nie wiadomo co tu się dzieje. Chyba też jakaś stacja, ja tu tak gnam. A, są perony, dobra, hamujemy. I na tej czwartej stacji dyżurna wpuściła go na główny zasadniczy i on na radio do tej dyżurnej mówi, no to zamykamy. No tam się zaczęło robić, od razu dyżurna do niego, jak to? Nie może mi pan na torze głównym zasadniczym zamknąć? A mechanik do niej, przecież już od czterech stacji mówię, że mi godziny wychodzą i będę musiał zamknąć. No i dyżurna, że nie może jej zamknąć. On mówi, że nie, nie może jechać dalej, bo ma grafik zrobiony. Jak przekroczy 12 godzin, to mu... I dyżurna swoje, że nie może mu zamknąć składu, nie może jej zamknąć składu na tym torze głównym zasadniczym. A on, że nie, on się już nie ruszy po prostu, bo on mówił na każdej stacji i fakt, na każdej stacji mówił, że mu wychodzą godziny i chce tej podmiany. I jak to się stało, że ta dyżurna nie słyszała na tym radiu, że mu wychodzą te godziny i nie zatrzymała go podjazdowym i nie dogadała się z nim, czy ma i gdzie on chce zamknąć, bo u mnie to dopiero zaczął stękać, tak, że mu wychodzą te godziny, to ja wiedziałam, że u mnie nie stanie, bo jakby była sytuacja taka, że już bym słyszał stację wcześniej, że mu wychodzą godziny, to przed wjazdem do mnie bym się go spytał, czy ma tą podmianę, czy jeszcze pojedzie dalej, czy nie, bo jakby mi powiedział, że nie jedzie dalej, no to go od razu na bok biorę. A ta jakoś się dziwnym trafem, nie wiem, czy była zajęta prowadzeniem ruchem, czy czymś innym, nie dopytała się. I efekt był taki, że zamknął jej ten skład na tym torze głównym zasadniczym. To tylko... Jakieś ograniczenie było na tym moście, my zaś wpadamy na ten most tutaj. Wyciągaj.
nigdy nie wiem, kiedy te... To na dwa razy przerzucisz, zabierzesz, czy dwa razy będziecie Nie wiem, kiedy te rozmowy radiowe się tutaj kończą i w którym momencie mam wejść z własnym głosem. No ale wracając do tego składu towarowego, który tam się zamknął na tym torze głównym zasadniczym, efekt był taki, że coś nam tu się wypieprzyło. No, szybki nam wywalił, nie wiem czemu. Może na sieci trakcyjnej była jazda bezprądowa, ja nie zauważyłem. No tak to jest, bez tej karty znajomości szlaku się powinno jednak wlec. I nie patrzeć na ten rozkład jazdy, tak już mamy opóźnienia w cholerę. No ale wracając do tego składu, który został na torze głównym zasadniczym, to, że został na torze głównym zasadniczym spowodowało, że dyspozytor w miarę szybko tam podesłał podmianę, żeby ten skład po prostu uprzątnąć z tego toru, no bo przez jakiś czas ona musiała wszystko bokiem puszczać. No miała trochę tam rozrywki na stacji, a nie taka monotonia, tylko po głównym zasadniczym wszystko przelatywało. Więc do 50 ograniczenie, więc różne sytuacje bywają. Czasami nawet tego radia warto słuchać kolejowego, co tam mówią, bo może się okazać, że będzie to nas dotyczyć, ta informacja, która tam jest podawana. Gdzieś tu to ograniczenie było do 50. Zwalniamy. Te drogi to są takie niedorobione, to chyba sceneria w budowie. Tak jak mówiłem wcześniej, ja tu mam ten skład. Podany mechaniku, wyjazd nie wyjazd podany. Znaczy ten skład, te exe, czy nie wiem jak to nazwać, tą wersję ma po prostu starą, więc tak jakby nie stękam za bardzo nad tym, co tutaj się dzieje. Być może już w nowej wersji tutaj dokończono te budowlę, chyba pod górę jest, bo jakoś mi ten skład zwolnił. Teraz nie wiem, czy ta 50 się skończyła, czy nie i dokąd ona była. O, a tu w ogóle w powietrzu droga. Idziemy zobaczyć to z tyłu. Tu jest, w powietrzu. Lewitująca droga. Teraz to już w ogóle nie wiem, gdzie mi się ten... ograniczenia kończą. A, tu jest, tu było... W8. A, no tu jesteśmy uratowani, a tu jest do 40.
bo na chwilę nam się będzie można rozpędzić, za chwilę trzeba będzie hamować ponownie. Jazda bez prądu. Dziecka chyba na rozjazdach. No, ale jak będzie stacja, bo ostatnio zapomniałem przy odcinkach, no tu jest 40, czy na Angliku, to będą zdjęcia z tej Warszawy Zachodniej. Chyba 2 albo 3 odcinki temu, bo to już jakiś czas temu mówiłem, że tam taki długi skład wyłapałem z tej kamery UTK, która jest na Warszawę Zachodnią. I tu mamy jakąś stację. To te zdjęcia wam pokażę, screeny. W tym czasie się gady wymienią. Wejdą, wyjdą. 17 odjazd. A tu i tak chyba wyjazdu nie ma, z tego co widzę. No okej, to teraz jak te zdjęcia, bo sobie naszykowałem już, muszę zobaczyć w OBS-ie, czy one w ogóle wyszły. Wyszły. To tu, na drugim peronie, to było, o, żeby nie było, że to takie stare zdjęcie, 26 czerwca 2019, 9.53. I tu na tym pierwszym planie mamy skład z 8 wagonami, bo to sobie tutaj można policzyć 3, 6, 7, 8. A na drugim planie, tu pod samym słupem semafora, bo tu kawałek wychodzi zza nastawni dysponującej głowicy semafora, tu zaraz mamy lokomotywę, bo widać nawet patyk, pierwszy, drugi, trzeci, ja to kiedyś liczyłem, doliczyłem się 16 wagonów. I te ostatnie wagony, bo tu się kończy krawędź peronowa i te ostatnie 2 wagony wystają poza tą krawędź peronową. Potem była taka sytuacja, że zrobiłem następnego screena, że to co mówiłem tam na tym filmiku, że on po prostu przeciągnął za ten semafor wyjazdowy. Tu jest już widać, że on podciągnął tu za semafor wyjazdowy po to, żeby wciągnąć w peron te ostatnie wagony. I teraz widzimy, że te ostatnie wagony się tu zrównały z peronem. Być może, co mówiłem wtedy, jakaś osoba, która miała trudności ruchowe, nie mogła wyjść z tych ostatnich wagonów na tą krawędź peronową i dlatego po prostu uzgodniono, że on przeciąga ten semafor. Że on przeciąga tym składem ten semafor wyjazdowy. No i tu i to było zdjęcie o... 9.56, poprzednie było 50.53, jak pamiętam, a tu jest 1,5 minuty później, już jedzie, bo już jest tutaj poza tą nastawnią dysponującą, a zobaczcie ile ten skład już jest za peronami, a właściwie ostatni wagon jest zrównany z tym składem, który stoi tu wcześniej, a tu jest 8 wagonów. Tak, a on już tyle wagonów wyciągnął poza. No ja mówię, tak mniej więcej liczyłem, bo nie zrobiłem następnego screena, bo ta kamera tam dalej już nie sięga. Miałem zrobić, to bym sobie policzył dokładnie, ale tak mniej więcej mi wyszło, że 16-17 wagonów tu miał na haku. Dobrze, my wracamy tu do pracy, bo już mamy wyjazd, coś nam tu gdzieś pojechało. A, luzak przeleciał jakiś. Dobra, wracamy, bo nas zjedzą i do tej Częstochowy nie dojadą. Do tej Częstochowy do roboty nie dojadą w ogóle. Napiszą skargę, tak jak to jest w innej kolejowej grze z dwójką w nazwie. I będzie do wyjaśnienia. Czemu na stacji, co to była za stacja?
herby stare, pociąg tak długo stał. Trzeba się będzie tłumaczyć, że jakaś babcia szła tunelem podziemnym i nie mogła dojść do pociągu. Dogada się z kierownikiem, żeby wpisać w raporcie z jazdy tą samą wersję. No, także dla niedowiarków, że nie ma na sieci takich długich pociągów, jakby ktoś myślał, że już tylko jeżdżą takie jakieś tam 3, 4, 5, 7 wagonowe, czy 8, jak stało przy drugiej krawędzi peronowej, to od biedy jakąś tam 16 czy 17 można czasem na sieci spotkać, jak widać. Może to cyca to jakieś ograniczenie, a ja nawet nie patrzałem do ilu było, to też tylko na rozjazd było to ograniczenie. Jazda bezprądowa. Szlak, ona była chyba wcześniej, bo tu już był wskaźnik, że można pobierać, a ja tam wcześniej uruchomiłem silniki trakcyjne. Ale to jest to, co mówiłem wcześniej. Widzę, że część po prostu z tych, którzy nagrywają te filmiki, to nie było oznaczeń, że na tym przejściu bez prądu, ale już tak gdzieś rozłączyło ten wyłącznik szybki, nie wiem, czy to jakieś błędy, czy z tą siecią trakcyjną coś, że to oddziaływuje. Jak mówiłem, odnoszę wrażenie, że niektórzy, którzy te filmiki z przejazdów nagrywają, to po prostu jadą taką trasą 2-3 razy, po czym siadają do lokomotywy, czy tam do jednostki, nagrywają. Jak już tam parę razy przejechali, zapamiętali, co gdzie jest. Inaczej jest, jak my tutaj jedziemy pierwszy raz po bardzo długiej przerwie. Ja się tu w ogóle nie orientuję, co gdzie jest. Tak po omacku jadę prawie jak w nocy, chociaż więcej widać. W ogóle rozkładowa jest seta wszędzie. Widzę, jednostka zaczyna wężykować. Do 60 było ograniczenie, czym nie zauważyłem. Udało się wyhamować, choć nie wiem, gdzie początek tego ograniczenia. Ach, tu, przez drogę, donikąd. Zbiorowy poleciał. Za chwilę byśmy tu mieli psikusa z hamowaniem. O, lewitujący budynek. Nie udało się namierzyć. Chyba, że jeszcze z tyłu.
to już przejechaliśmy. I dziesiątka to na wyjeździe pewnie. Teraz pozostaje wypatrywać krawędzi peronowych. Coś mi tu mysz przeskoczyła. Czy to drogowskazowy? Nie, drogowskazowy, bo jest skrócona droga hamowania. Do następnego. A, tu jest krawędź. O, cholera, przelecimy chyba. Nie popatrzałem. Tak, udało się jeszcze. No pięknie, no pięknie, po prostu. Bajer jak nic. Puszczę wam tą Warszawę Zachodnią. Bo co zrobić? Zamiast Shift F4 nacisnąłem sobie i teraz musimy szybko jeszcze uruchomić grę. Nie wiem, co z tym teraz zrobimy, z tym nagraniem. No chyba zakończymy. Zanim się uruchomi jakaś kolejna symulacja, to potrwa. Ale motyw. Mówiłem już na poprzednim nagraniu, że raz tak zrobiłem. Te Alt F4 zamiast Shift F4. I co by tu wziąć? Będziemy mieli osobowy, pośpieszny. N57 to na pośpiesznym jest N57? Co to za twór? Lubliniec, Jawornica, to mieliśmy coś takiego. Aha, ale myśmy mieli poranny o 6. To jest popołudniowy o 14.46. To może tu jakiś osobowy Lubliniec, to jest to samo. Ozimek, coś innego. A, bo ja tak mówię, a wy tego nie widzicie. Ale czasem sobie oglądam tą Warszawę Zachodnią z kamery UTK, bo tam się dużo dzieje. To jest taka fajna stacja z tymi pociągami podmiejskimi, które tu właściwie w szczycie, można powiedzieć, co 2-3 minuty jakiś pociąg wjeżdża, wyjeżdża na tym streamie z tej Warszawy Zachodniej. Widać też, jaka jest pogoda w Warszawie, można sobie sprawdzić. Także fajnie się na to patrzy. Jeszcze stare tory nie przebudowane na nowe, bo to widać, że tam jakby stacja przed remontem. Chociaż zabrać się do remontu takiej dużej stacji, tam coś widzę przy torach robią, bo są nowe podsypki. Wgrywa mi się na drugim ekranie, nawet nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie, bo muszę OBS otworzyć. Nie, wgrywa mi się na drugim ekranie. Aha, jest już podgląd. Misja kolejna. Cholera. Dobra, to tego sobie zamkniemy tutaj. Jesteśmy w kabinie, to sobie tylko to muszę przerzucić się u mnie na ekranie, żebym widział. I to pewnie też tą jednostkę mamy wyłączoną na zimno. To ją odpalimy tu na D, na J, na spacji, patek do góry. Musimy popatrzeć, nie będę wychodził na zewnątrz, jak tu 3000 jest. Na M, na X, na I światełko, na C sprężarkę. Jak już zacznie pompować powietrze,
do drzwi. Otworzymy. Też mamy inny pociąg, inny nas. Już mi te palce szły na Shift F4, jasny kapturek. Albo ten klawisz sobie wybuduję za chwilę, te Alt F4, żeby coś tu wjeżdża. Żeby na niego nie nacisnąć. I to nie jest głupi pomysł. I tak zrobimy chyba. Zaraz sobie te alt lewy wyciągnę. Tylko muszę znaleźć coś, żeby go wyciągnąć. Mamy odejście 15.36. Mamy 15.34. Uwaga, informujemy, że od dnia 19 marca nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy niektórych pociągów regionalnych. Szczegóły na tablicach ogłoszeń i w punkcie informacji. Dobrze, jak mamy do odjazdu chwilę, a jeszcze nam nie podali, to idę po nóż i wyciągam ten lewy alt, bo mnie trafi tutaj, jak jeszcze sobie trzeci raz nacisnę. No, wyciągnięty. Czyli można założyć, że tak jak na pulpitach kostkowych założyliśmy kapturek na przycisk, żeby nie przyciskać. No, to teraz już altem nie wciśniemy. Ach, katastrofa z tymi klawiszami podali. Nie wiem, czy tu teraz też będzie jakieś... 2.1.250 gotów do odjazdu. A my mamy 2.1.250. No pięknie, w końcu jest kierownik pociągu w formie kobiety. Musimy się jeszcze oświetlić na czole i możemy jechać. Żegnamy stację, to jest stacja Lubliniec. Kamerki sobie trochę tu ustawimy, tą do przodu. Jakbyśmy jakiś wskaźnik przelecieli, to możemy sobie potem tutaj jeszcze nastawić. Tą się nic nie da zrobić, to ustawimy sobie tą tylną. Jakbyśmy przejechali jakiś wskaźnik, to... Taka długa nastawnia, to w Pszczynie jest jeszcze też taka długa nastawnia, jak pamiętam. No, na takiej długiej nastawni, jak są mechaniczne, to tam jest biegania do tych wajch. No to przynajmniej człowiek się nie zasiedzi w tym fotelu. Jakieś bez prądu coś. Tu już też wieki nie jechałem. R3, a my mamy R3, chyba mamy R1, bo to jest tak, że to z wrażenia od początku jest jako R1. No to przełączymy na 2 na 3. Cholera jasna, nie widzę gdzie jadę. Jeszcze sobie przybliżenie zrobiłem. No tamten sygnał był dźwiękowy na ten N57, taki ciekawszy. No cóż, przeżyjemy tutaj. O, do 30. Tu sobie zrobimy kontrolne hamowanie.
jakaś słaba widoczność na tym przejeździe drogowo-kolejowym. Jeszcze jakieś baraki postawione. Nie wiem, kto to wymyślił, baraki zaraz przy ulicy. Czy w rzeczywistości tak jest? Gdzieś ta 30 była, to się nie będziemy za bardzo rozpędzać. Tu jest 30, to wpadliśmy akurat z prędkością, jaka ma być. Co do innej kolejowej gry z dwójką w nazwie, to odwiedził mnie tam kiedyś kolega, który też w to kiedyś grał. Zrezygnował trochę szybciej niż ja, był mniej odporny na te... 15-218 do Grzebowilka. Podałam panu w tej chwili wyjazd i zerknie pan, czy na kilometrze, już panu mówię, 35-200 kręcą się jacyś obcy ludzie. Dobrze. Pan mi powie, czy tam jest przejazd taki asfalt, czy jakiś tam taki jest wolny, taki wolna droga. Dobrze, dobrze. Taka prędkość podróżnicza, 30 na godzinę, do 30 na godzinę. Można sobie głowę za okno wystawić i zrobić inhalację powietrzem jakby z zewnątrz, bo tu dużo lasów. Kurde, ja tu wyszedłem, a teraz nie wiem, gdzie będzie koniec tej 30. No ale pojedziemy do kabiny z powrotem. No, nam się tu w ogóle przyspieszyło trochę, gdzieś tu z góry musi być. Powiedzmy, że koniec 30, to jakaś krawędź peronowa. Ale zarośnięta. Skończyła się 30, tu zaraz 40 będzie. Tu jest mniej zarośnięta z przodu, to ich tu wypuścimy. Może tędy gdzieś do wioski idą. Tą kamerę ustawić z powrotem, tak jak już była. O. Teraz wiem, że jak się wychodziło z kabiny, to tego kierownika pociągu nie było słychać. Na Bałtyku tak było. Nie wiem, czy ona już mówiła, że odjazd, czy nie. Dajmy na to, że w tą trawę już wysiedli.
Fajna trasa, taka. Tam ograniczenie, tu zaraz następne, przystanek osobowy następny. Sprawdzałem te sygnały dźwiękowe, który klawisz naciskać. 21796 do Grzybowiska. Panie mechaniku, zerknie pan tam na kilometrze 34800, tam ktoś się kręci. Nie ma jakiejś tam ludzi. No i tak pani będzie każdy poszedł informować i każdy będzie tak wyrkał? Nie, ale jeszcze tylko pana tak poproszę, bo dla pewności. Podjedziemy tu pod samą drogę, bo widzę, jakaś droga tutaj jest na końcu krawędzi. Zresztą był U6 wskaźnik, że będzie. Będą mieli bliżej do wioski. Ach, znowu ten kierownik nie będę słyszał. 250 gotów do odjazdu? No, teraz jest. No, na tym radiu mi się przypomniało akurat, jak ona tam się pyta tych mechaników, czy tam gdzieś tam w lesie coś się dzieje, ci obcy ludzie. To kiedyś na radiu też było, stacje obok są nastawnie A, B i jest też C nastawnia. Kiedyś ktoś tam na radiu szukał tych papierów, mechanik się pyta, gdzie te papiery, no i ktoś mu tam mówi, na A nie ma. Za chwilę ktoś tam mówi, na B też nie ma. Jakiś inny głos się odzywa, na C też nie ma. I po chyba 3 sekundach, czy po 4, ktoś zupełnie już obcy powiedział, znaczy obcy, w sensie pracownik kolejowy, ale nie związany pewnie z tym, tak dla jajc powiedział. I na D też nie ma. No jak już powiedział to i na D też nie ma, to ja już tam padałem ze śmiechu na nastawni, bo mówię, jednak mają poczucie humoru. Cholera jasna, ja tu gonię, a tu ta 40 gdzieś była. I nawet nie wiem, gdzie ona się kończy. Nie popatrzyłem tam przy tym. W ogóle tak mniej więcej w planie jesteśmy, 48 to już mamy pawąków, 161, 220, tu mamy 167, no to się nie zostało, w cholerę. No. Także nawet jakby ktoś tą rozmowę wtedy na tym radiu kolejowym z tym, że na A nie ma, na B nie ma, na C nie ma i na D też nie ma, nagrał, to trzeba być w danym miejscu, żeby zrozumieć po prostu ten dowcip sytuacyjny, bo ktoś z Polski Centralnej czy z Północnej pewnie by nie zrozumiał, o co chodzi. Niekoniecznie by się zaśmiał z tego. Na 2 bez
Dobrze, widzę, tu jest 158 czy 3. Muszę sobie przybliżyć ten obraz, bo nie wiem, co to za kilometraż jest. ...159 200. 159 300. A, rośnie. A, to jak rośnie, to do tej stacji się zbliżamy. Coś mi z tym kilometrażem nie pasowało. No, wracając do innej kolejowej gry z dwójką w nazwie, to przyszedł do mnie kolega, który kiedyś w to grał, to co mówiłem, już nie gra w to, szybciej odpadł pod wpływem tej rakowej społeczności, stwierdził, że nie, to on się tam nie nadaje do takich ludzi, to mi się jakoś udało wytrzymać dłużej i sobie zwolnimy, bo ja nie będzie ten semafor gwiazdowy. No ale jak był, sprawdzę sobie te skargi, które tam są, bo tam się trzeba zalogować, żeby sobie te skargi sprawdzić. I powiem tak, nic się nie zmieniło. Nic, dalej jest to samo. Dalej tam ta betonowa administracja żre się z tymi ludźmi. To, że się z nimi żre i tam utrzymuje, powiedzmy, stały poziom tych ludzi, to już podawałem przeróżne możliwe rozwiązania tego stanu, czemu tak jest, bo jakby trudno już może nie tyle dociekać, co być pewnym. No, tu... A już podaję wiatr i w stronie tej pozycji panowieckiej pan przygotuje po drodze. Dobra, dziękuję. Jak się zatrzymam, to powiem, jestem gotowy. Eskę. S to jest na wiele rodzajów. Nie będziemy wymieniać wszystkich rodzajów, na które się wypisuje rozkaz pisemny S. Zobaczymy, co tam podyktują. Najczęstsze to napominięcie semafora. A że wjazd podali, no to zostaje semafor wyjazdowy. Stoi na torze, czy te światła się tak z tyłu tam świecą, jakieś semafory? Powtarzacze by musiały być, bo białe i żółte widzę. No, udało się ładnie stanąć przy krawędzi peronowej, przy samym budynku dworcowym. A, bo te kierowniczki zaś nie będę słyszał w ogóle tego, co od nas chcieli. Gotowy jestem do przyjęcia rozkazu. Rozkaz pisemny S numer 28 dla pociągu 21250 dnia 27.11.2010. Działka pierwsza. Zezwalam po trzymaniu tylko tego rozkazu pisemnego przejechać obok wskazującego sygnał stój semafora wyjazdowego. Resztę działki pierwszej wykreślamy. Rozkaz pisemny R numer 02, mój numer 28 łamane dla pociągu 21250 w dniu 27.11.10. Działka pierwsza. Zezwalam po otrzymaniu tylko tego rozkazu pisemnego przejechać obok semafora wskazującego stój wyjazdowego. Tak, zgadza się wszystko. Droga ułożona. Pomijam semaforek i działam. 21250 gotów do odjazdu. 21250 gotów do odjazdu. Tak, tak, słyszałem. No nie podali jeszcze jakiego semafora, literki przy tym semaforze. Bo takiego dyżurnemu obcięło tą literę. Pewnie się nie zgadza z tym, co jest tutaj na słupie. I temu odbierającemu też tą literę obcięło w nagraniu.
pewnie jest inna jak na tym słupie. Stąd obcięli. Się tam zbytnio rozpędzać nie będziemy, bo nie wiemy, co tam wykombinowali na końcu. Jak już dają te rozkazy pisemne, to trzeba mieć ograniczone zaufanie. Pusto na tych stacjach, żadnych pociągów. Mogliby jakieś pudła tam wsadzić dla ozdoby. Ale to mam tą starą wersję, może w tej nowych wersjach już tam jakieś pudła stoją dla ozdoby, choćby na tym torze tutaj po lewej, z tarczą manewrową pod TM-ką. Nawet nie patrzałem, jaka tam litera była na tym semaforze, to już też nie zobaczymy. No tu mamy prędkość, tam była 60, bo 90 to jest od Kruger chyba dopiero. No także w innej grze kolejowej z dwójką nazwie, rakowa społeczność się dalej żre między sobą. Niech się żre, jak to dla nich jest być albo nie być w tej grze. Ewentualnie szukanie notorycznie wrogów, z kim się można żreć. Bo ostatnio te żarcie... To znaczy ostatnio, jakiś czas temu, jak to oglądałem, to było żarcie się też z takim starym użytkownikiem. Starym jak starym, ale już takim, który tam trochę gra w tej grze. Też się swego czasu udzielał. Bardziej jak mniej. No to teraz się jakoś do niego dobrali. No to się tam standardowo nic nie zmieniło. Jakaś jazda bezprądowa. Droga w lesie, to nie będziemy trąbić. Jakiś taki shooter albo coś tam. Zatem w lesie pociąg dobrze słychać, jak jedzie, co innego w aglomeracji, jak do nas dobiegają inne hałasy z zewnątrz, jest ten poziom hałasu z tego tła jest znacznie wyższy jak w lesie. W lesie jest cichutko, przecież tylko ptaki słychać. To jest inaczej, natomiast gdzieś tam w aglomeracji, jak to tło, cały czas hałas dróg, z jakiegoś tego życia aglomeracji czy miasta, no to jest tam inaczej. Wtedy tego pociągu nadjeżdżającego może być nie słychać. Ale w lesie. Zresztą akurat jednostkę M57 to było słychać, bo ona do cichych nie należy. Podobnie jak 7 czy ET22. Czy Byk. Sobie trzeba było zakończyć ten odcinek. Ludry Fosowskie chyba skończymy. Przekażemy, my tu w ogóle jesteśmy 58 po czasie. No to niewiele. Także jak mi się uda przygotować, to w przyszłego weekendu. Kolektor podłączy ten autograf na tej 1342. Edytor. To z tego edytora tamty filmik zrobimy, bo ja... Nie znają, to niech nie odłączają na drugi raz, dobra? Podłączyli to, co nie potrzeba. Całe zaśpanie na zawsze i nie ma. W pełni chodzi jazdy i w ogóle nic nie ma. Poproszę tam zgłosić, bo tam my nie ruszamy, my tylko możemy przemanewrować, a oni są specjalna grupa, która to robi. To jak u? To nie nasi robili, co robili tam od dyżurnej ruchu. Smerki!
Dlaczego? Nie, nie, to przejeżdżamy, a tam jest brygada szperów, oni to robią, nie? My do tego nic nie mamy. To jest ruski, bo się nie dotykamy. O 5 może zamąć 9. To jak u Kononowicza, nic nie ma. Czy Kononowic mówił chyba nic nie będzie? Nie wiem, bo już wieki nie oglądałem Kononowicza, kiedyś był na topie. Czy też bez wjazdu? Ludry. Dobra, zwolnimy, bo ja nie wiem, gdzie ten semafor wjazdowy, a tu w łuku cały czas jeszcze zadrzewione do tego. Potem nagle nas zaskoczy 60. A czerwone, to dobrze, żeśmy zwolnili. To jest fajne, jak opóźniony, jeszcze mu dokładają tego opóźnienia. Pasażerowie się zawsze cieszą. Prawie żeśmy stanęli, to damy ten RP1, niech mają. Już jakaś jazda bezprądowa. O, tu już jakaś mijanka stoi. Było ograniczenie chyba do 60, o to myśmy się chyba zmieścili w tym. Wyniosło. Się udało. Będę musieli do budynku stacyjnego sobie trochę podejść, no, nawet niedaleko. Dobra, idziemy do kabiny, bo ten kierownik nie będziemy słyszeć. Odjazdu. To my tu mamy 5704, a to nawet 10 nie mamy do tyłu. No to dobrze. To odtąd już chyba 90 jest, tak.
Czy jakaś bezprądowa była? Widziałem z tamtej strony. To jak jest prosty tor, to mimo braku karty znajomości szlaku spływa. Sobie tutaj rozpędzimy się. Tu jest jakaś bezprądowa jazda na przejściu sekcyjnym. Ciągniemy zaraz kosmiczną prędkość jak jednostkę. Już zaczyna wężykować w torach. Teraz już mało w tych torach te jednostki wężykują, bo tych torów coraz więcej wymieniali, przynajmniej u nas tu w aglomeracji. No ale jeszcze na starych trasach jak się jechało na Opole przez Kędzierzyn-Koźle, to były takie odcinki, że tak wężykowała ta jednostka, tak jak tutaj, że człowiek na tym fotelu to prawie jak masaż miał. Fotel masujący. Wtedy masowało żołądkiem, wszystkim, ale fajnie się jechało. Taki człowiek wiedział, że jedzie w tym pociągu, więc tak polebało właśnie. Z Opola do Wrocławia też tam był taki odcinek, nie pamiętam, czy przy Oławie, czy przy brzegu, że też tymi jednostkami strasznie tam ciepało w tych torach. Tam kiedyś do tego Wrocławia to częściej jeździłem. No i też lata temu, jak na Zduńską się jechało, to o 40. Jak się na Zduńską jechało, to przed Zduńską, nie pamiętam, jakie tam te wioskowe stacje są, to było tak, że znowu były rzuty pionowe jednostki. To siadałem w tej silnikowej na tym ostatnim siedzeniu na wózku. To tam były tak silne te rzuty pionowe, że po prostu odrywało, po prostu się dupa odrywała od siedzenia, tak podrzucało do góry. To tam była bonanza, jak na byku się jechało. No ale teraz by znowu stękali przy tych komórkach, tymi kciukami przewijają non stop ten ekran, jakby tak rzucało na boki, albo te rzuty pionowe by następowały, to by stękali, że nie mogą z tych komórek korzystać, bo tak napieprza w tej jednostce. Zagadałem to radio. Nie wiem, gdzie ta 40, już przehamowaliśmy. Wjazdu i tak nie było. Czasami jest tak, że te wskaźniki są gdzieś tam za trawą ukryte, co w rzeczywistości, znaczy ukryte. Po prostu trawa rośnie, nikt jej nie wycina przy tych wskaźnikach, po prostu trzeba wiedzieć, ale jak się ma kartę znajomości szlaku, to jest to, tu jest ta 40. To jest zupełnie inaczej. Przehamujemy, bo gdzieś ten wjazdowy powinien być, a ja go tu nie widzę, a tu znowu jakieś drzewko. Żeby nie było, o jest.
żeby nie było, że przerżniemy go. A też nie chcemy, żeby im walizy na głowie pospadały. Dbamy o komfort podróżnych. Choć raz tam gdzieś się zdarzyło, że przeciągnąłem ten peron chyba w jednym z pierwszych filmików. No to akurat 5 minut to byśmy nadgonili to opóźnienie, bo 10 odjazd, a 10 wjeżdżamy, więc tragedii nie ma, ale skończymy sobie ten odcinek tutaj. Ja niestety muszę się zająć innymi zajęciami, a ten czas mi tutaj widzę na zegarze poleciał. Na zegarze kolejowym. Widzę. Tu też jakaś jazda bezprądowa. W mikrofonie czasem słychać co minutę takie cyknięcie metaliczne. To właśnie zegar kolejowy przeskakuje co minutę. On czasami takie odgłosy wydaje robotyczne. O, teraz skoczył, ale zagadałem chyba. Ludzie, którzy teraz korzystają z zegarów w komórkach często, w domach też mają wyświetlacze, które pokazują, że na przykład jest 15:28, to przy takim zegarze jak na 40 mieliśmy, ale i tak już w peronie stajemy, przy takim zegarze kolejowym, który ma tylko kreski, ciekawe z której strony otworzyć drzwi, czy na prawą, gdzie budynek stacyjny, czy na lewą. Otworzymy tu, gdzie budynek stacyjny. Nie wyszło nam to ostatnie parkowanie, ale... No, teraz było przed chwilą słychać, jak zegar skoczył. No i czasami jak ktoś przyjdzie z zewnątrz, to czasem... Ma... Podaję panu zastępcy na wyjazd, proszę o zachowanie ostrożności. To czasem na takim zegarze, gdzie właśnie nie ma tych cyferek, są tylko te kreski takie kolejowe, te większe, mniejsze, te większe to są co 5 minut, tak? Czyli jest 0, 5, 10, 15, a te mniejsze tam minutowe i ta wskazówka duża skacze po tych minutach, to czasem mają problem z tak patrzą na ten zegar i tak widzę, że 21250 gotów do odjazdu, że my już nie jedziemy, droga pani, czekamy na podmianę. Patrzę na ten zegar i tak widzę, że analizują, która tam jest godzina na tym zegarze. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Podmiana przyjdzie, to sobie pojedzie dalej. My kończymy i w raporcie jazdy piszemy, że nam już godziny wyszły i dalej już niestety jechać nie możemy. To w tym odcinku zegar przeskoczył, kolejna minuta uciekła. To w tym odcinku tyle. No i do następnego, myślę, już ten edytor scenerii ruszę. Może w tygodniu jakiś tam czas wynajdę, przygotuję się trochę, zrobię sobie listę tego, co bym chciał wam pokazać. No i potem myślę, że uda się to zrealizować. To tyle. Na razie.